Witam Państwa, Dagmara Siemińska dla portalu warszawski.pl. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl wywiadów. Okuc Klon. Pierwszym gościem oka jest przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry. Panie przewodniczący, ostatnio okrojono budżet teatrów z 90 do 80 milionów. W tym czasie podniesiono budżet na promocję miasta z 35 do 65 milionów. Pan z kolei zainicjował piękną akcję ratowania Warszawskiej Opery Kameralnej. Czy z tego wynika, że Platforma Obywatelska nie daje sobie rady z kulturą? W przypadku Warszawskiej Opery Kameralnej mamy do czynienia z rządami koalicji Platformy i PSL-u, bo decyzję o tym, że budżet będzie zmniejszony o 25%, podjął marszałek Struzik. Ale rzeczywiście różnica jest niewielka, dlatego że zarówno PO, jak i PSL starają się realizować własne cele polityczne poprzez propagandę, poprzez składanie obietnic, pustych obietnic. Oszukali w kampanii wyborczej, oszukali w skali całego kraju, nie wspominając ani słowem na przykład o wydłużaniu wieku emerytalnego. Oszukali, mamiąc nas Zieloną Wyspą, a potem po wyborach w skali całego kraju podwyższając podatki. Oszukują także, jeśli chodzi o kulturę. No ale popatrzmy na system edukacji w naszym kraju. Ograniczanie liczby godzin nauczania historii w szkołach średnich. Działania, które powodują, że nasza wspólnota narodowa jest osłabiana. Tak, władza osłabia naszą wspólnotę narodową, ograniczając fundusze na działalność kulturalną, bo wokół kultury tworzy się nasza jedność narodowa, tworzy się nasza swoistość narodowa, więc uderzenie w kulturę jest uderzeniem w naszą tożsamość. Ostatnio była taka akcja podpisywania listu przeciwko degradacji polskiej kultury. Ten list podpisało wielu aktorów, wielu reżyserów. A może w dzisiejszych czasach ważniejsza dla promocji miasta jest na przykład fontanna, na którą ratusz wydał wiele milionów, a nie ratowanie teatru? Fontanna zużyje się, zardzewieje, zacznie pewnie szwankować po jakimś czasie, natomiast kultura jest dobrem, które nie przemija, jest wartością. W związku z tym zamiast na fontanny, które są efektowne, to przyznaję, należy przeznaczać pieniądze właśnie na edukację, na kulturę, ale także na opiekę zdrowotną, bo mamy zapaść, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Trzeba przeznaczać pieniądze na pomoc dla ludzi starszych, na opiekę wobec tych, którzy przecież wychowywali nas, a którzy teraz tej opieki potrzebują. Ale ci, którzy dziś Polską rządzą, ci, którzy rządzą Warszawą, województwem mazowieckim, patrzą w krótkiej perspektywie własnych korzyści, w myśl tej zasady po nas choćby potop. Pan ma bardzo duże doświadczenie w administracji, był pan burmistrzem Śródmieścia. Załóżmy hipotetycznie, że ma pan wpływ na rządy w Warszawie. Jaki byłby pana pierwszy krok? Co by pan zmienił w Warszawie? Przede wszystkim odchudziłbym administrację, bo ona rozrosła się za czasów pani Gronkiewicz-Waltz. Ona generuje koszty. W związku z tym rozrostem zatrudnienia na przykład redukowany jest poziom wychowania, czy też może utrzymania szkół. Przecież mamy do czynienia z protestami rodziców, którzy nie zgadzają się z tym, żeby likwidowane były stołówki w szkołach, żeby dzieci były żywione przez jakieś firmy zewnętrzne. Nie wiemy, jaki będzie standard tych usług. Poza wszystkim te usługi będą po prostu droższe. Nas nie stać na to, żeby nas, rodziców, na to, żeby więcej płacić za opiekę nad dziećmi w szkołach. A więc zacząłbym od redukcji administracji, od przyjrzenia się temu, jak wydatkowane są pieniądze, bo zwróćmy uwagę na inwestycje. One są bardzo drogie. One są bardzo drogie. Nawet mówi się o tym, że w Polsce, w Warszawie inwestycje są droższe niż w innych częściach Europy. Dlaczego tak się dzieje? Za naszych rządów, ale w skali całego kraju, powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Efektem powstania CBA był między innymi spadek cen inwestycji, dlatego że ten haracz, który był przekazywany poprzez skorumpowanych urzędników, nagle przestał istnieć, ale pod rządami
koalicji PO-PSL, Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmuje się drukowaniem ulotek, w których propaguje szkodliwość korupcji. Prawda, korupcja jest szkodliwa, ale CBA jest powołane do tego, żeby przeciwdziałać korupcji, a nie żeby uświadamiać opinię publiczną o szkodliwości korupcji. A proszę pana, proszę mi powiedzieć, panie pośle, czym jest dla pana nowoczesne państwo? Nowoczesne państwo to państwo, które jest przyjazne obywatelom. To państwo, które reaguje na inicjatywy społeczne. To władza, która słucha obywateli. To władza, która pomaga obywatelom realizować ich cele, zgłaszane przez właśnie obywateli. No, ci, którzy dziś Polską rządzą, ci, którzy rządzą Warszawą, obywateli nie słuchają. Możemy mnożyć przykłady, chociażby sprawa ACTA, kiedy to premier Tusk stwierdził, że podjął decyzję, podpisze tę umowę międzynarodową, a później ogłosił, że będzie ją konsultował. No ale to on powie, że dlatego, że słuchał ludzi, że ludzie wyszli na ulicę. Nie, ale on przecież powiedział, najpierw zanim ludzie wyszli na ulicę, powiedział, że on już podjął decyzję. No to tak, później będzie, pod wpływem ludzi. Będzie konsultacje prowadził. No, chociażby system emerytalny, wydłużenie wieku emerytalnego zaczęło się przecież od tego, że oszukali nas w kampanii wyborczej, ani słowem się nie zająknęli. Po zakończeniu kampanii wyborczej Donald Tusk stwierdził, że to będzie jeden z priorytetów działania jego rządu. A kiedy powstała inicjatywa społeczna, 2 miliony podpisów ludzie złożyli pod wnioskiem o rozpisanie referendum w tej sprawie, no to okazało się, że władza nie chce referendum, nie chce konsultacji społecznych. Poprzez referendum można by odbyć najszersze w demokracji konsultacje społeczne. Wtedy przedstawione by zostały argumenty ze strony rządzących, opinii publicznej, no ale widać, ci, którzy Polską rządzą, konsultować swoich decyzji nie chcą. No ale myślę, że już wielokrotnie w historii tak się zdarzało, że arogancja prowadziła władzę do upadku. Tak będzie również w przypadku Donalda Tuska. PiS jest partią nowoczesną? Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która rozmawia z ludźmi. My zaczęliśmy 2 tygodnie temu kolejny objazd Polski. Zaczęliśmy od województwa podkarpackiego. Przedstawiamy nasze propozycje. Pytamy o ceny tych, którzy przychodzą na spotkania. Pytamy również o ich uwagi, ich pomysły, problemy, z którymi się nami dzielą. Później staramy się omówić rozwiązania w gronie ekspertów, współpracujemy z instytutami, z naukowcami i następnie przedstawiamy projekty ustaw w Sejmie. Nie dalej jak wczoraj przedstawiliśmy 2 projekty ustaw, które skutecznie mogą obniżyć ceny paliw w Polsce. Słyszymy albo takie teorie ze strony rządzących, że to będzie nieskuteczne, albo w ogóle sprawa jest przemilczana. Szczególnie media głównego nurtu sprawą się nie zajmują. Zresztą w ogóle, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się w mediach głównego nurtu, mamy do czynienia z pogonią za sensacją i mamy do czynienia z taką tabloidyzacją mediów. Chociażby informacja dziś podana odnośnie tej tragedii w Sosnowcu, że znowu są jakieś komplikacje z rodzicami dziewczynki, która zginęła i to jest pożywka dla mediów, to jest temat zastępczy. To jest po prostu temat zastępczy. Ta sprawa oczywiście powinna być wyjaśniona, ale na przykład prokuratura jest niekonsekwentna. Najpierw stawia zarzuty, a później uwalnia rodziców, nie stosując aresztu. No więc widać, że mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo, ale to bardzo dziwne. Według pana, jak Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to jaki będzie pierwszy krok? Jaka pierwsza reforma by się przydała? Bo rozumiem, że Platforma Obywatelska nam zmiata wszystko to, co cenne, oświatę, kulturę, jak cyklon. Będzie bardzo dużo pracy. No bardzo dużo pracy. Jeśli dopchnął kolanem podwyższenie wieku emerytalnego, to pierwsza decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie polegała na powrocie do dziś istniejącego systemu. Dlatego, że zgoda na wydłużenie wieku emerytalnego to recepta na wzrost bezrobocia. W Polsce już dziś ponad 2 miliony 100 tysięcy ludzi jest bez pracy.
jeżeli podwyższony zostanie wiek emerytalny, to liczba bezrobotnych wzrośnie, ludzie młodzi zostaną skazani na emigrację, a ludzie starsi na głodowe zasiłki. A pytanie niezwiązane z polityką. Gdyby nie był Pan politykiem, czym by się Pan zajmował? Bardzo odpowiadała mi rola, czy też może zajęcie nauczyciela. Tak, ja skończyłem historię na Uniwersytecie Warszawskim. Nie pracowałem jako nauczyciel, ale miałem praktyki w szkole i rzeczywiście miałem olbrzymią satysfakcję z rozmowy z ludźmi, z młodymi ludźmi, szczególnie z licealistami. Wspominam do dziś bardzo sympatycznie te lekcje. A myślę, że tak, że to byłoby takie zajęcie, które sprawiałoby największą satysfakcję i pewnie pozwoliłoby mi na realizację własnych zamierzeń. Czyli do dzisiaj ma Pan dobry kontakt z młodymi ludźmi? Łatwo Pan rozmawiać z młodymi ludźmi o polityce? Przekonywać do swoich poglądów? Czy tak nie jest? Jest pewien problem polegający na tym, że poprzez te lata ostatnie narosło dużo uprzedzeń i negatywnych stereotypów wobec Prawa i Sprawiedliwości. I oczywiście kontakt mam, przychodzą młodzi ludzie na spotkania ze mną, ale najpierw musimy zacząć od przełamania tych stereotypów, a później dopiero możemy rozmawiać, bo szczególnie ten stereotyp jest silny wśród ludzi może już takich troszeczkę starszych, tych, którzy już nie pamiętają 2007 roku i tego apogeum agresji wobec Prawa i Sprawiedliwości. Oni mają rzeczywiście otwarte głowy, natomiast ci, którzy wówczas wchodzili w dorosłe życie, posługują się często stereotypami, tym bardziej, że media głównego nurtu przez lata te stereotypy utwierdzały. Fałszywe stereotypy. I do dzisiaj utwierdzają. I do dzisiaj utwierdzają, tak. I do dzisiaj utwierdzają. No chociażby zbliża się druga rocznica katastrofy smoleńskiej i już w niektórych tygodnikach możemy przeczytać artykuły, które wpisują się w przemysł pogardy, jaki został stworzony wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. No niestety tak jest. Tak jest. To już nie działa tak, jak działało wcześniej. Ale być może bardzo często jest tak, że ci, którzy ulegli tej propagandzie kilka lat temu, dziś jest po prostu tak po ludzku, głupio im przyznać się do tego, że dali się oszukać. No i może trwają w tym, albo w ogóle są zniechęceni, bo po pierwsze dali się zwieść obietnicą Donalda Tuska, rozczarowali się teraz. No i po drugie jest im po prostu głupio, żeby przyznać, że nie mieli racji, że Prawo i Sprawiedliwość skutecznie rządziło naszym krajem, rozwijało Polskę, a Donald Tusk prowadzi nasz kraj do zapaści. Pan mówi, że Prawo i Sprawiedliwość rządziło skutecznie. Jakby Pan mógł przypomnieć nam, oprócz walki z korupcją, najważniejsze zalety rządów Prawa i Sprawiedliwości? Wysoki wzrost gospodarczy, ponad 6 punktów procentowych w skali roku, obniżenie podatków, a więc spowodowanie, że więcej pieniędzy zostało w naszych kieszeniach, a więc wzrost zamożności obywateli naszego kraju, powstanie ponad 1 300 000 nowych miejsc pracy, stworzenie systemu absorpcji funduszy unijnych, to niezapomniana świętej pamięci pani minister Grażyna Gęsicka, to jest jej dokonanie. To są także dokonania w postaci wydłużenia czasu przebywania na urlopie macierzyńskim dla mam. To jest odpis podatkowy na każde dziecko dla rodzin. No i bardzo, bardzo wiele spraw, które można by określić tym mianem, że Polska w ciągu tych dwóch lat, 2005-2007, dynamicznie rozwijała się, a poziom życia wzrastał. Dziś mamy do czynienia z obniżaniem poziomu życia, szczególnie dotkliwym w mniejszych miejscowościach albo na wsi. Likwidowane są szkoły,
Likwidowane są przychodnie, ośrodki zdrowia, prywatyzowane, a z reguły te sprywatyzowane albo zamykane są, albo piętrzą się bariery w dostępie do świadczeń medycznych. Likwidowane są oddziały pocztowe, posterunki policji. Również likwidowane są połączenia komunikacyjne, połączenia PKS-u. No to wszystko powoduje, że poziom życia znacznie się obniża i klientelizm to jest jeszcze jeden problem bardzo bolesny. Dziś wykształcenie, dobre wykształcenie, porządne wykształcenie nie daje możliwości znalezienia pracy, dlatego że pracy jest mało, a jeśli już, to trzeba mieć także znajomości, żeby zostać zatrudnionym. No a więc to jest patologia państwa polskiego. Na koniec pytanie. Jest pan dumny, że jest pan członkiem PiS-u? Prawo i Sprawiedliwość jest moją drugą partią polityczną, dlatego że ja zaczynałem swoją aktywność polityczną w Porozumieniu Centrum na początku lat 90. Wtedy byłem studentem historii na Uniwersytecie Warszawskim. Przez NZS trafiłem do Porozumienia Centrum, do Forum Młodych Porozumienia Centrum. Wówczas poznałem, a dziś już niestety świętej pamięci, Przemysława Gosiewskiego, którego bardzo, bardzo ceniłem, bardzo wiele mu zawdzięczam, bardzo wiele się od niego nauczyłem. Oczywiście tak, jestem niezmienny w swoich poglądach, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość jest kontynuacją Porozumienia Centrum. Jestem dumny z tego, że działam w partii politycznej, która chce zmieniać Polskę, która opowiada się za Polską uczciwą, za Polską patriotyczną, z poszanowaniem dla tradycji, dla naszej kultury. No i jestem przekonany, że już niedługo to Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło w naszym kraju. Rzeczywiście dużo pracy przed nami, ale podołamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.